Witajcie ludzie ponownie. Wita się z wami Redmaster 7377. I tym razem mam wam do pokazania coś, nad czym myślałem dość długo. A mianowicie stworzyłem pierścień respawnu. Naprawdę, robiłem już ten respawn na kilka różnych sposobów, ale żaden z nich nie dawał mi takiego efektu, jakiego oczekiwałem. Więc poszłem sobie na łatwiznę i dlatego respawn jest na razie w formie pierścienia. Przynajmniej tymczasowo. Zasady działania tego pierścienia chyba nie muszę za bardzo tłumaczyć. Polega to mniej więcej na tym, że jak zabijemy już wszystkie potwory z danej lokacji i nie będziemy mieli gdzie się już ekspić, to zakładamy sobie pierścień na nowo i ekspimy się dalej. Radziłbym wam przed każdym założeniem pierścienia najpierw oczyścić całą lokację z potworów. Ponieważ później zbyt wielka ilość potworów w jednym miejscu może spowalniać komputer. Albo może być też tak, że potwory stojące blisko miasta Korinis będą się po prostu pojawiały w mieście, przez co mogą stworzyć jakieś tam drobne problemy. Z początku miał to być tylko pierścień do wyspy Korinis, no ale uznałem, że zrobię pierścień respawnu do każdej lokacji, żeby każdy mógł się ekspić tam, gdzie lubi najbardziej. Mamy pierścień na wyspie Korinis, pierścień Górniczej Doliny, no i mojej najulubieńszej lokacji, czyli pierścień Arkendaru. No i powiedzmy sobie szczerze, że stworzenie takiego pierścienia nie jest za bardzo skomplikowane i że każdy sobie coś takiego by mógł stworzyć. Ale, tak jak mówiłem wcześniej, to jest na razie tymczasowa wersja takiego pierścienia. Później mam zamiar nad tym dłużej posiedzieć, bardziej to dopracować. No, i to już szczerze mówiąc wszystko. Trzymajcie się.